W środku miasta, wśród industrialnego krajobrazu Częstochowy, nie pozbawionego jednak zieleni przy malowniczej ulicy Bialskiej, która tak naprawdę jest zielonym pomnikiem przyrody, słynną brzozową aleją, założoną jeszcze w czasach międzywojnia, przycupnęła przydrożna kapliczka. Jest to bardzo właśnie historyczna kapliczka. Próbowałem gdzieś tam sięgnąć do historii. No, wiem, że to była kapliczka Matki Bożej Zgody. Ponoć, kiedy w Częstochowie się jak coś tam ludzie pokłócili, tutaj przychodzili do Matki Bożej, żeby się pogodzić. Ostatnio jest to wezwanie właśnie Matki Bożej Szkaplerznej. I tutaj też 16 lipca każdego roku mamy mszę świętą z nałożeniem szkaplerza. No i właśnie w maju mamy nabożeństwa majowe. Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cieniste galiki, źródła i kręte strumy. Tam, gdzie nie było kościoła w jakiejś wsi, a była kapliczka, normalnie majowe się tam odprawiało. Tak, tak. No. No, tak, i my tutaj tradycję kontynuujemy, tak, podtrzymujemy. Tak, bo ta kapliczka należy do naszej parafii, do świętej Faustyny. Właśnie. I dlatego ksiądz tutaj wymyślił, że każdą niedzielę tutaj mamy w maju. No i chodzimy. Nabożeństwa majowe na trwałe zapisały się w religijnej kulturze Polek i Polaków. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici na początku XIX wieku i wkrótce zyskały dużą popularność. Wielu z nas zapewne pamięta z dzieciństwa i młodości urok majowych nabożeństw, radosnych i rozśpiewanych. W powietrzu buja skrzydłami, chodziec panią nie na ziemi. Tak się to rozpoczęło, że w jedną niedzielę maja postanowiliśmy właśnie odśpiewać majówkę, nabożeństwo majowe przy tej kapliczce. Tak się to ludziom spodobało, to było jakieś 6-7 lat temu, że potem zaczęliśmy te nabożeństwa majowe odprawiać w każdą niedzielę o 19. No i bardzo to, że tak powiem, ludzi zachęciło, tym bardziej, że tu jest w zasadzie granica trzech parafii. Parafii naszej, świętej Faustyny, Podwyższenia Krzyża Świętego i świętego Kaspra de Bufalo. Więc ludzie w zasadzie z tych trzech parafii tutaj przychodzą na nabożeństwa majowe, przychodzą także z innych parafii. Historia nabożeństwa do Matki Bożej sięga V wieku, gdy w kościele wschodnim wierni gromadzili się wspólnie, aby oddać cześć Bogu Rodzicy. Na przełomie XIII i XIV wieku w Hiszpanii za sprawą ówczesnego władcy Alfonsa X wierni gromadzili się i modlili przy figurze Maryi. Od tego momentu nabożeństwo majowe szybko zyskało popularność w całej Europie. Głównym punktem nabożeństwa majowego jest litania loretańska, powstała w XII wieku w miejscowości Loreto we Włoszech. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V i składa się obecnie z 49 wezwań. Ze względu na ustanowienie w dniu 3 maja święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nasza rodzima wersja zawiera 50 wezwań. Uzdrowienie chorych, módl się za nami, ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pierwsze w Polsce publiczne nabożeństwo majowe odbyło się w 1837 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.
Historia nabożeństw przy częstochowskiej kapliczce nie ma aż tak długiej tradycji, niemniej jest przez wiernych bardzo lubiana i szanowana. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas. Więc serdecznie zapraszam wszystkich częstochowian do tego pięknego miejsca na Parkitce przy ulicy Bialskiej, do kapliczki Matki Bożej Szkaplerznej na nabożeństwa majowe. Są w każdą niedzielę maja o godzinie 19:00. Serdecznie zapraszam. Panieńce swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. Panieńce swej zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę.